Wirtualny Teatr w Górznie przedstawi. W zwiewnych nurtach Kostrzewy, na leśnej polanie, gdzie się las upodabnia łące niespodzianie, leżą zwłoki wędrowca. Zbędne sobie zwłoki. Przewędrował świat cały, z obłoków w obłoki. Aż nagle w niecierpliwej zapragnął żałobie zwiedzić duchem na przełaj zieleń samą w sobie. Wówczas demon zieleni wszechleśnym powiewem ogarnął go, gdy w drodze przystanął pod drzewem. I wabił nieustannych rozkwitów pośpiechem. I nęcił ust zdyszanych tajemnym bezśmiechem. I czarował z niszczotą wonnych niedowcieleń. I kusił coraz głębiej w tę zieleń, w tę zieleń. A on biegł wybrzeżami coraz innych światów, odczłowieczając duszę i oddech wśród kwiatów. Aż nagle zabrnął w takich jagód rozdzwonione dzbany. W taką zamroć paproci, w takich cisz urchany, w taki bezświat zarośli, w taki bezbrzask głuchy, w takich szumów ostatnie kiedyś zawieruchy. Że leży oto martwy w stół wiosen bezdeni, cienisty jak bór w boże, topielec zieleni.